punkt. Obowiązek zmiany miejsca. Bo... Nie, bo... Ale presja. Uwaga! Jako piłkarz to bardzo techniczny, mały, ale szybki z piłką przy nodze. Śmiejemy się, że na pewno szybszy z piłką przy nodze niż bez niej. Miłosz potrafi wygrywać pojedynek, nie tylko pojedynek. Potrafi minąć dwóch, trzech zawodników i zrobić przewagę, zrobić różnicę tym swoim działaniem indywidualnym i to jest ewidentnie jego największa siła. To jego prowadzenie z piłką przy nodze jest na bardzo wysokim poziomie i to fajnie wygląda, jak on się z tą piłką porusza. Taki talent do gry w piłkę, po prostu. Nie jest jakiś w centrum uwagi, że lubi być, ani nie jest zamknięty, jest sympatyczny, w miarę spokojny, ale naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, ciężko go nie lubić. Z meczu na mecz będzie jeszcze więcej pokazywał i wierzymy w niego tutaj mocno. Dużo pracy przed nim jeszcze i takiego samozaparcia, tak jak u wszystkich zawodników, ale tak jak powiedziałem, ma smykałkę, ma talent, więc gdy będzie ciężko pracował i to jeszcze rozwinie to, co mu Bozia dała, to może w przyszłości zagrać na wysokim poziomie. Miarą zawodnika ofensywnego, jak wiemy, są gole, są asysty, czyli te konkrety. Więc my zaczniemy tę rozmowę tak, że przygotowałem dla nas trzy grafiki z twoimi bramkami, asystami, jakimiś takimi akcjami, którymi się wyróżniłeś. Spróbujesz zgadnąć, z jakiego to meczu, w jakich okolicznościach i co to był za gol. Zaczniemy od numeru 1. Trochę z grafika jak z Football Managera. I są podpowiedzi, ale może ci się uda bez zgadnąć, co to jest za bramka, z jakiego meczu. Bytowia? Nie. Możesz zdjąć pierwszą podpowiedź i sobie zobaczyć, tam są podwójnie. No to myślę, że to jest bramka w Młodzieżowej Lidze Mistrzów ze Sportingiem. A pamiętasz, kto wtedy asystował? Chyba Hołek, Hołownia Mateusz. Albo Czarnowski Patryk. Tak jest. Dość ważna bramka, można powiedzieć. Na pewno, pierwsze punkty w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, także fajne wspomnienie i dobrze wspominam tą bramkę. Daty nie pamiętam. Rok? Ty musiałeś jakoś się mentalnie na ekstraklasę przestawić, bo tak oglądałem sobie czy twoje mecze na żywo, czy ostatnio sobie odświeżałem skróty twoich meczów i widzę, że jeśli chodzi o takie zagrania, jakieś tam jakaś próba asysty zewniakiem, coś takiego, przychodzi ci to bardzo naturalnie, to musiałeś jakoś tam się pomyśleć sobie, dobra, no okej, wchodzimy poziom wyżej, ale ja muszę grać swoją grę. Nie, no na pewno chcę grać swoją grę, no bo nie trzeba się motywować na ekstraklasę, no chcę się pokazywać z jak najlepszej strony, chcę dawać się zespołowi jakość, żebyśmy zdobywali punkty i to jest najważniejsze. No to teraz przechodzimy do drugiego gola z tego kolejnego sezonu, kiedy wyszło słońce. Myślę, że tutaj obędzie się bez odklejania którejkolwiek, bo to jest chyba najważniejsza z tych bramek z poprzednich rozgrywek. Na pewno bramka z Lechem, która dała nam awans do ćwierćfinału. A twoja decyzja o strzale, bo to była trzecia minuta, była naprawdę odważna. Tobie to tak z łatwością przychodzi, czy czasami trener mówi, że no, lepiej byłoby rozegrać, nie zawsze próbować dystansu, bo dość sporo strzelasz. Dysponuję niezłym strzałem, także jak mam okazję, to staram się to wykonać. A trener mówi, 30 metrów masz piłkę, wal. Nie. Masz, no to wychodzi właśnie z gry. No. Wtedy, kiedy mam okazję na strzał, to strzelam, a wtedy, kiedy muszę podać, to podaję. Buric. No. Doman podawał. Musiolik. Tak. I tyle pamiętam. Trałka chyba, Gajos. Rogne, Grek jakiś i Marko. To co by się musiało stać,
żebyś za 10 lat powiedzmy usiadł sobie w fotelu i pomyślał sobie, kurczę, mam naprawdę super karierę, osiągnąłem te cele, które chciałem osiągnąć. Jednym z tych celów jest wyjazd za granicę, żeby zagrać w bardzo dobrej lidze. Przede wszystkim myślę, że też marzeniem każdego zawodnika, kandydata na piłkarza jest granie z Orzełkiem na pierwszej w reprezentacji Polski. Także no na pewno jakby się tak potoczyła moja kariera, to byłbym mega zadowolony. A co to znaczy dobra liga, która jest taka wymarzona, gdzie byś się fajnie odnalazł, myślisz? Ja myślę, że Serie A hiszpańska. No. Myślę, że w angielskiej bym miał ciężary, żeby się odnaleźć, ale bardziej tak myślę, że liga włoska. No i pewnie też jakoś tam rozszyfrujesz, co tutaj artysta miał na myśli. To na pewno mecz z Lechią, gdzie dostałem fajne podanie od Szwarca. No i co, no myślę, że dobrą decyzję podjąłem, bo bramkarz dobrze mi skracał kąt i fajnie obsłużyłem Felka. Jak patrzysz na ekstraklasową klasyfikację asystentów, to sobie mówisz, kurczę, jednak ten przeskok z pierwszej ligi do ekstraklasy to wcale nie jest taki wielki skok, no bo tak naprawdę gorsi od ciebie to są chyba tylko trzej zawodnicy i tam jest Mladenowicz między innymi. Na pewno ten przeskok z pierwszej ligi do ekstraklasy jest bardzo duży, no na pewno lepsi zawodnicy grają lepiej taktycznie wszystko, także moim zdaniem widać ten przeskok na pewno. Jak robimy teraz jakiś głupi błąd, to właśnie przeciwnik to wykorzystuje, ale mam nadzieję, że już nie będziemy takich prostych błędów popełniać i będziemy konsekwentni w swojej grze i tam będziemy zdobywać punkty. Kuciak, Nalepa, Augustyn, Czwania i Felek. Dobra, to odklejamy ostatni, czyli wiadomo, że jest to nasza ukochana, tak jest. Jedyna w swoim rodzaju. Więcej satysfakcji w ogóle ta brama ze Sportingiem, czy z Lechem dała? Nie wiem, myślę, że bardziej z Lechem, no bo już to na pewno jest piłka seniorska, także na pewno lepsze uczucie strzelić w seniorach niż w juniorach. Jakie są twoje sposoby, żeby przechytrzyć silniejszych, wyższych obrońców, żeby zniwelować tę ich przewagę? Nie no, na pewno muszę grać szybciej piłką, unikać kontaktów, ponieważ w tym jestem słaby, muszę w takiej walce fizycznej muszę nadrabiać cały czas, chodzić na siłownię. Najpierw masa, potem rzeźba. Masy nie ma właśnie. Czyli jest do zrobienia. Do zrobienia.